Posłuchajcie tego, bo to was jebnie. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci 25-latka... 25-latka, nie? Z powiatu skrzydłowieckiego. Z województwa mazowieckiego. Który zmarł w trakcie policyjnej interwencji. Do zdarzenia doszło w listopadzie 2021 roku. I dopiero teraz mi to wyskoczyło. No nieźle. Śledczy ustalili, że zgon mężczyzny nie miał związku z użyciem przez policjantów paralizatora. Nie no, kłamczuchy do kwadratu. Specjalnie go zabili i zatuszowali sprawę. Nie no, bez kitu po prostu. Specjalnie tak kłamią. I to chyba każdy mądry wie, że tak właśnie kłamią. Specjalnie go zabili i zatuszowali sprawę. I to kłamiąc w tak prosty sposób, że można się domyślić. Chyba każdy wie o co tutaj chodzi. Także trzymajcie się do zobaczenia i pa, i uważajcie na takie skurwysyństwa.